Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 51. odcinek Zarychty na solo. Zapowiadamy tym razem Indiana Pacers, kolejną drużynę z konferencji wschodniej. Drużynę, która w zeszłym roku trochę zaskoczyła, pozytywnie oczywiście. Natomiast też pozostawiła trochę niedosytu po tym, jak nie udało im się wyeliminować Cleveland Cavaliers, bo byli naprawdę blisko. Chyba najbliżej ze wszystkich drużyn konferencji wschodniej, bo jednak ten ostatni mecz między Cavaliers a Bostonem był zdecydowanie na korzyść Cavaliers. Natomiast Pacers byli naprawdę w tym ostatnim meczu blisko tego, żeby Cleveland pokonać i wyeliminować ich już na pierwszej rundzie. Tak się jednak nie stało. I teraz po odejściu LeBrona Pacers mają nadzieję, że wreszcie uda im się przejść pierwszą rundę playoffs i wrócić do czołowej czwórki wschodu. Natomiast żeby tak się stało, no to niestety troszeczkę więcej rzeczy musi się wydarzyć niż tylko samo odejście LeBrona. Więc po pierwsze Nate McMillan, którego teraz zaczynamy oceniać, musi zrobić krok do przodu kolejny z tą drużyną. Udało mu się zbudować fajny zespół w ostatnich rozgrywkach wokół Wiktora Oladipo. I to jest dobry pomysł, natomiast trzeba pójść jeszcze krok dalej. Dostał kilka fajnych narzędzi w trakcie tegorocznego off-season od swojego generalnego menadżera i powinien móc z tego wszystkiego ulepić fajną drużynę, która pójdzie krok dalej. Problem, jaki mam z Nate'em McMillanem, jest taki, że on wiecznie dostaje średnie drużyny do prowadzenia, bo on pracował już w Seattle Supersonics, pracował w Portland Trail Blazers. Nigdy nie było drużyny, która mogłaby walczyć o najwyższe cele. Tak samo jest teraz w Indianie i to być może jest jego przekleństwo, że nie dostał nigdy szansy w takiej drużynie, która mogłaby zdobyć mistrzostwo. Więc to jest gdzieś pewnie dla niego ból. Stąd też bierze się ten jego bilans. Ponad 1000 meczów już ma prowadzonych jako trener, natomiast wciąż tylko tam jest 40 zwycięstw więcej niż porażek. 568 do 526. Natomiast to myślę nie będzie sprawiało mu większego problemu w tej chwili. On się tym oczywiście nie zajmuje, tylko myśli, w jaki sposób wkomponować w drużynę Tyreka Evansa, jak wykorzystać najlepiej Daga McDermotta. Więc to będą teraz te zadania, które stoją przed McMillanem. Jeśli miałbym go ocenić, no to myślę, że tu nie będę odkrywczy. McMillan jest dobrym warsztatowcem, pewnych rzeczy zawsze zrobi na dobrym poziomie i wyciąga drużynę o te 1-2 poziomy wyżej, natomiast nie jest w stanie drużyny wyciągnąć na sam szczyt. Zobaczymy, jak daleko pójdzie z Pacers, natomiast na obecną chwilę jest to czwórka. Na podstawie tego, co dotychczas zrobił, gdzie był, jakie drużyny prowadził, jakie z nimi wyniki osiągał. Ok, drugi segment, czyli obwodowi. I tu wiadomo, że zaczynamy od MVP tego zespołu, czyli od Wiktora Oladipo. Oladipo ma za sobą fantastyczny sezon. Sezon, w którym zrobił ogromne postępy. Sezon, w którym stał się tym zawodnikiem, na którego liczyli Orlando Magic, wybierając go w drafcie. Musiało jednak minąć trochę czasu. Oladipo musiał zagrać w jednej drużynie z Russellem Westbrookiem. Jak sam mówi, dużo nauczyć się mentalnego przygotowania od Westbrooka do meczów i dopiero wtedy zrobił ten krok do przodu. Ten krok, który pozwolił mu grać tak dobrze jak w ostatnim sezonie. I przyznam szczerze, nie spodziewałem się tego, że aż tak może dobrze grać Oladipo. Myślę, że praktycznie nikt się tego nie spodziewał. A on fajnie wszystkich zaszokował. I poza tym, że stał się graczem bardzo trudnym do opilnowania przez rywali, to sam jeszcze popracował bardzo mocno nad własną obroną. Był bowiem liderem całej ligi w średniej przechwytów. Miał ich prawie 2,5 na mecz. I tutaj napędzał dodatkowo ataki, kontrataki swojej drużyny, zdobywając też sporo punktów właśnie z szybkich akcji. I wydaje mi się, że to się nie zmieni w najbliższym sezonie. Oladipo dalej będzie numerem jeden w tej drużynie i to wokół niego będzie się wszystko kręciło. Obok niego pewnie będzie grał w pierwszym składzie przynajmniej Darren Collison. Będzie to jego kolejny sezon jako takiego gracza będącego u boku Oladipo. No i Collison świetnie się w tej roli odnalazł w poprzednim sezonie, gdyż przede wszystkim trafiał swoje rzuty za 3 punkty. Był liderem całej ligi w skuteczności. Prawie 47% jego oddanych trójek wpadło do kosza. A do tego dołożył tam ponad 12 punktów, 5 asyst, więc to taki w sam raz rozgrywający, nie do końca rozgrywający obok takiego strzelca jak Wiktor Oladipo. Więc tutaj zdecydowanie Collison będzie dobrze pasował. Natomiast jego minuty mogą być nieco ograniczone przez Tyreka Evansa, który przyszedł do zespołu, bo Nate McMillan będzie na pewno próbował gdzieś upchnąć taką dwójkę prowadzącą grę Tyreka Evans, Tyreka Evans, Wiktor Oladipo.
ewentualnie może chcieć grać tymi graczami we trzech, no ale to tak czy siak, minuty Collisona i jego aktywność na piłce powinny jeszcze spaść, bo Evans najlepiej czuje się w grze z piłką. Poprawił zdecydowanie rzut za 3 punkty. W ostatnim sezonie w Memphis Grizzlies to już była skuteczność 39,9%, więc bardzo solidna, bardzo wysoka. Evans tym sezonem tak naprawdę zapracował sobie na wysoki kontrakt, bo notował średnio 19 punktów, ponad 5 zbiórek i 5 asyst. No i dostał ten roczny kontrakt za 12 milionów dolarów, co jest dla niego też taką trampoliną, on przynajmniej taką ma nadzieję, na kolejny sezon. I myślę, że ma szansę na to, żeby się dalej odbudowywać w NBA i dalej walczyć jeszcze o wysokie kontrakty i później o wysokie sukcesy. Evans może być dla Pacers kolejnym graczem, który jest w stanie wykreować, zrobić przewagę na piłce i będzie świetnie pasował do grania pick and roll i chociażby z Domantasem Sabonisem, co jeżeli nie oglądaliście, to zobaczcie wczorajszy mecz Pacers w preseason, w którym oni bardzo fajnie wykorzystywali właśnie te dwójkowe akcje między Evansem a Sabonisem, więc tutaj będzie Evans bardzo, bardzo przydatny. Czwartym graczem obwodowym, którego Pacers mają będą wykorzystywali, jest Corey Joseph. Kanadyjczyk ma za sobą solidny sezon, ale nie jakiś rewelacyjny. Miałem nadzieję, że trochę więcej będzie w stanie z siebie wykrzesać, ale to póki co nie było to nic wielkiego. No taki solidny rezerwowy, który wejdzie, nie zejdzie poniżej pewnego poziomu, więc nie zepsuje niczego, ale też nie zrobi czegoś ekstra i nie zapewni drużynie czego zwycięstwa czy coś. To nie jest ten typ gracza, więc to jest taki solidny rezerwowy, który zawsze pomoże. Jest jeszcze debiutant Aaron Holiday, który ma być przyszłościowym rozgrywającym w tej drużynie. Wydaje się, że to on może za rok czy za dwa zluzować Darrena Collisona jako pierwsza jedynka w tej drużynie. Holiday ma za sobą 3 lata na uczelni UCLA, gdzie grał też przez chwilę z Lonzo Ballem. Natomiast w ostatnim sezonie był już tym numerem 1 na swojej pozycji i bardzo dobrze sobie radził. Wielu zresztą specjalistów od NCAA ocenia ten wybór Aarona Holidaya jako kolejny przechwyt w drafcie Indiana Pacers. Jeśli chodzi o moją ocenę, no to za obwodowych Pacers dostają bardzo mocną, solidną czwórkę. Ok, przechodzimy dalej. Skrzydłowi. Troszeczkę będzie gorzej tutaj, bo Pacers, jeśli chodzi o pozycje skrzydłowych, no to są zakładnikami takiego rzemieślnictwa, takiej stabilności, przeciętności trochę momentami. Mają graczy mocno zadaniowych, mają graczy, którzy specjalizują się w poszczególnych rzeczach, natomiast nie mają gościa, który miałby być taką drugą gwiazdą obok Oladipo. No bo przeanalizujmy po kolei. Bojan Bogdanowicz, czyli gość, który będzie grał na pozycji numer 3, to jest świetny strzelec. Z wyglądu przypomina mi trochę Austina Kroszera, który też grał Pacers i też tym samym numerem 44. Natomiast Bogdanowicz to jest gość, który będzie po prostu ciskał trójki. On świetnie robi to w kontratakach. W ostatnim sezonie rzucał ponad 14 punktów na mecz przy średniej skuteczności ponad 40%. To jest świetny wynik, bo oddawał prawie 5 prób w każdym spotkaniu. I Bogdanowicz w tym się będzie specjalizował. Poprawił nieco swoją defensywę, co widać było chociażby w playoffach, ale wciąż jest jeszcze chyba tym najsłabszym ogniwem pierwszej piątki Pacers, jeśli chodzi o defensywę. Obok będzie grał Thaddeus Young, zawodnik, który całkowicie podporządkował się zespołowi. Schował wszystkie swoje ambicje prywatne do kieszeni. Ma oczywiście wysoki kontrakt, więc łatwiej te ambicje chować. Natomiast pod Younga nie są rozpisane żadne zagrywki, przynajmniej tak to wygląda. Ewentualnie jak coś wyjdzie, jak akurat on się trafi do gry na piku, to wtedy może ewentualnie z dobitki, z przechwytu, bo to jest dalej świetny defensor, który po prostu odnajduje się bardzo dobrze jako gracz taki piąty do zespołu. Zawsze mam wrażenie, że to taki typ w zespole, jaki swego czasu był Sean Marion, czyli gość, który jest prawie gwiazdą, mógłby być gwiazdą, ale nie jest gwiazdą, bo drużyna jest ważniejsza. I posiadanie takiego zawodnika to skarb, więc tutaj Pacers muszą się cieszyć, że go mają. Numerem 3 na skrzydłach będzie zdecydowanie Domantas Sabonis, który już bardzo mocno puka do drzwi pierwszej piątki i tutaj chyba tylko i wyłącznie chęć robienia przewag na ławkach rezerwowych rywali decyduje o tym, że Sabonis dalej wychodzi z ławki.
Bo ma za sobą dwa sezony. Ten drugi w barwach Pacers jest bardzo dobry. Podobnie jak Oladipo, wyskoczył dużo powyżej tego poziomu, który prezentował rok wcześniej w Oklahoma City. Sabonis trafiał ponad 51% z gry, co w porównaniu do 39% zaledwie w pierwszym sezonie w Oklahoma City jest ogromną różnicą. Nate McMillan znalazł też sposób na wykorzystanie go, bo Sabonis najzwyczajniej w świecie, jak się okazuje, fantastycznie stawia zasłony i bardzo dobrze roluje do obręczy. Jak sobie sprawdziłem, jak grał w Oklahoma City, to średnio na mecz był jako rolujący w piku, w graniu pick and rolli tylko 1,6 razy na spotkanie. Natomiast tutaj w Indianie to już było ponad 5 razy w każdym meczu. Skuteczność też jest dużo wyższa, bo tam było 0,82 na posiadanie, a tutaj 0,98, więc jest też skuteczniejszy. To wszystko składa się na to, że Sabonis naprawdę jest mocnym, silnym punktem z ławki, a teraz patrząc na preseason wydaje się, że podpatrzył trochę akcji swojego ojca z czasów, kiedy ten jeszcze grał, bo zaczął podawać bardzo fajne piłki pod kosz. Kilka było takich podań bez patrzenia, więc szykuje się naprawdę solidny zawodnik na lata dla Pacers. Dalej będzie Doug McDermott, czyli gość, który od paru dobrych lat był uważany za duży potencjał. Koniec końców myślę, że w najlepszym wypadku będzie kolejną wersją Kyla Korvera, co i tak jest, byłoby naprawdę świetnym osiągnięciem dla niego. McDermott rozpoczynał poprzedni sezon w New York Knicks, w trakcie sezonu przeniósł się do Dallas Mavericks i w tychże Dallas trafiał 49% za 3 punkty. Gdyby utrzymał taki poziom, to byłoby oczywiście fantastycznie dla Pacers, natomiast nawet jeśli zakotwiczy w okolicach 40, to będzie dobrze. Ważne, żeby w obronie nie był jakąś wielką dziurą, ale myślę, że tu McMillan po prostu sprytnie będzie go wystawiał na takie ustawienia rywali, jakie będzie, w których będzie po prostu mało szkodził w defensywie. No i piąty skrzydłowy, TJ Leaf. To już będzie drugi sezon tego zawodnika i pierwszy, w którym mam wrażenie dostanie poważną szansę, bo rozgrywki temu grał niespełna 9 minut na spotkanie. Tych meczów też nie uzbierał mu się bardzo, bardzo dużo, natomiast preseason grał naprawdę sporo. Wychodził nawet w pierwszej piątce, miał naprawdę dobre mecze, więc myślę, że to może być regularny gracz na każde spotkanie na takie 15 dobrych minut gry. Jeśli chodzi o ogólną ocenę skrzydłowych, to myślę, że Pacers tutaj zasługują na trójkę w tej chwili. Tak jak powiedziałem, nie ma żadnych gwiazd, ale nie ma też słabych punktów za bardzo. To każdy z tych graczy wnosi jakąś konkretną wartość do zespołu i to jest zdecydowanie na plus dla nich. Podkoszowi. Tutaj mamy dwóch zawodników, Milesa Turnera i Kyla O'Quinna. I powiem wam szczerze, jestem zawiedziony. Jestem naprawdę zawiedziony tym, jak sezon po sezonie gra Miles Turner. Bo o ile pierwszy sezon to wiadomo był sezon debiutancki, w drugim dostał duże minuty w porównaniu przynajmniej do debiutanckich rozgrywek, więc trochę lepiej to wyglądało. Natomiast trzeci sezon to spadek minut, spadek w większości kategorii statystycznych. Jakiś taki był mniej wyraźny dla mnie Miles Turner i mam wrażenie, że nie wiem, mam nadzieję, że nie doszedł jeszcze do ściany, bo to on miał być tą drugą bronią obok Wiktora Oladipo, to on miał być tym drugim prowadzącym zespół, a tymczasem gdzieś to wszystko umknęło. Nawet porównując sobie statystyki w przeliczeniu na 36 minut, czyli takie, które gdzieś tam zakładają umiejętności zawodnika, rozwijanie ich bądź wykonywanie poszczególnych rzeczy po prostu częściej, no to tutaj nie ma żadnego wzrostu, nawet w stosunku do sezonu debiutanckiego, więc to pod tym kątem Turner mnie zawodzi. Oczywiście to nie znaczy, że jest złym zawodnikiem, bo jest bardzo solidnym środkowym, który świetnie broni obręczy, który nie rzuca za 3 punkty, bo to już było 35% w poprzednich rozgrywkach, ale mam po prostu w stosunku do niego dużo wyższe oczekiwania i dlatego być może jestem zawiedziony. Jego zmiennikiem będzie ściągnięty z New York Knicks Kyle O'Quinn. No i O'Quinn ma za sobą kolejny sezon, to jest taki typowy zmiennik, więc kolejny sezon w roli zmiennika, który zawsze coś pozytywnego wniesie na boisko. W ostatnim sezonie to było 7 punktów, 6 zbiórek i prawie 1,5 bloku i do tego jeszcze świetna skuteczność 58% z gry. I myślę, że dokładnie na to samo liczą tutaj w Pacers, że on będzie stawiał solidne zasłony, będzie dobrze rolował do kosza, zdobywał punkty z dobitek, a w defensywie będzie po prostu bił się pod obręczami z wysokimi zawodnikami rywali, bądź z niskimi wjeżdżającymi pod kosz. Więc nie jest to nic specjalnego, natomiast jest to bardzo, bardzo solidne. Czyli tak samo jak cała drużyna Pacers. Jeśli chodzi o łączną notę, to myślę, że to jest trójka.
Może trójka z plusem, ale raczej trójkę bym w tej chwili postawił ze względu na to moje osobisty, ten mój osobisty zawód rozwoju Milesa Turnera. Jeśli chodzi zaś o bilans atak-obrona, to przede wszystkim Pacers grali bardzo wolno. W poprzednim sezonie było to 24 tempo NBA, natomiast w playoffach dali się jeszcze bardziej spowolnić Cleveland Cavaliers i grali najwolniejsze tempo w całej lidze, jeśli chodzi o drużyny grające w playoffach, czyli byli na 16 miejscu, natomiast bardzo poprawili defensywę, bo w sezonie zasadniczym mieli 12 defensywę, tracąc 105,6 punktu na posiadanie, natomiast w playoffach udało im się tych konkretnych Cleveland Cavaliers zatrzymać na 103. I co jest ciekawe, oni mają wyższą efektywność ofensywną niż obronną, więc teoretycznie oni wygrali tą serię z Cleveland Cavaliers, natomiast nie wygrali meczów więcej, tak? Cavaliers wygrali 4 mecze, Pacers 3, natomiast różnice w poszczególnych meczach były tak duże na korzyść Pacers, że statystycznie koniec końców wyszli oni na plus. Wydaje się, że Nate McMillan powinien trochę przyspieszyć grę, natomiast jeżeli to będzie miało się odbić kosztem tego bilansu między atakiem i obroną, to podejrzewam, że z tego zrezygnuje, bo dla niego jest ważniejsze właśnie to, mam wrażenie, to wyważenie pomiędzy jednym a drugim, bo Pacers idealnie po prostu się wstrzelili, są na 12 miejscu w ofensywie i w defensywie w ostatnim sezonie, więc to pokazuje, jak równa jest to drużyna i gdzie szuka swoich największych atutów. Okej. To tyle, jeśli chodzi o Indiana Pacers. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia.